Siemaneczko, z tej strony PaZIxTeR, witajcie w nowej przygodzie na tym kanale, mianowicie dzisiaj rozpoczynamy nową serię Dying Light: The Following. Jak wiecie, część podstawową ogrywałem samemu, natomiast ten dodatek będę chciał ogrywać w systemie kooperacyjnym, duetowo ze znajomym, którym chociażby ogrywaliśmy Shadow Warrior 2, bądź też Dead Island Definition. No i wam powiem, że moim zdaniem Dying Light jest najlepszą grą o zombie i z otwartym światem. Oczywiście jest to tylko moje zdanie, wy możecie pisać swoje zdania na ten temat, którą wy uważacie najlepszą grę o zombie. I też jeżeli macie czerwony napis subskrypcja, to zróbcie tak, żeby był szary. Kliknijcie też dzwoneczek, żeby był na bieżąco, oczywiście, żeby was żaden filmik nie ominął. No i też zanim już przejdziemy do samego sedna rozgryweczki, to wlatuje właśnie serdeczne intro właśnie z tej gry. Yeah, boy. Siemano wszystkim drodzy widzowie, z tej strony Chronokles i gram z PaZIxTerem. Hello, hello, witam, dzień dobry, dobry wieczór, zależy kto o której porze dnia ogląda. Jak pamiętacie końcówkę Shadow Warrior 2, gdzie były już napisy końcowe i właśnie Chronokles, z którym dzisiaj gram, powiedział, że to nie jest ostatnia gra, którą właśnie gramy i dzisiaj taką nową grą będzie Dying Light: The Following, który właśnie zastąpi nam Shadow Warrior 2, co nie? Tak, dokładnie. Obiecywałem wam, że wtedy, pod koniec Shadow Aurora 2, wtedy z PaZIxTerem już coś nagrywał, ale co, to już nie zdradziłem. Właśnie. No i oto jest urobek tajemnicy. I oto to jest jedna z serii. Tak. I oto jest kolejna seria, która poprowadzę tutaj z kimś, czyli taki duecik. No i pamiętacie wy, że podstawkę, czyli podstawową tutaj część Dying Lighta grałem osobiście sam, gdzie cisnąłem samą linię fabularną. I tutaj kwestia się nie zmienia, linii fabularnej też pociśniemy całą linię fabularną do końca, tylko że tutaj już nie będę grał sam, a właśnie z Rocklessem, który będzie grał razem ze mną. Dokładnie. Także myślę, że pomału będziemy zaczynać i zobaczymy, co tutaj nam Dying Light: The Following, dodatek DLC przyniesie. Wiem tylko, że tutaj będziemy mieli coś nowego, zwane pojazdy. Tutaj będziemy jeździć samochodami, co nie? Tam będziemy sobie tankować elegancko i zobaczymy, jak to wypali. Także widzimy się już w grze. No i jesteśmy aktualnie w kanałach, zaczynamy także troszeczkę inaczej niż w podstawce. Tutaj natomiast nie zlatujemy z powietrza spadochronem, tylko po prostu tutaj się pojawiliśmy i lecimy ogólnie. Graliśmy sobie podstawkę tak eksplorując, zdobyliśmy sobie poziomy legendy. Ty masz 4, ja mam 1. Troszeczkę lepiej tutaj z wyposażeniem jest Chronokles, ale myślę, że może nadrobimy. Może nam pomoże nadrobić ten wynik. Tak, pomogę. Jeszcze coś? Chyba nie. Chyba to wszystko ogólnie. A, jeszcze zmieniły się tylko kwestie broni, nie? Troszeczkę lepsze bronie mamy podrasowane. Także no, będzie się działo. Okej. I zaczynamy w takiej jaskini, można powiedzieć. Na początek wam powiem, że no, robi wrażenie, co nie? Tak, wielkie wrażenie. A szczególnie na najwyższych ustawieniach. No. Ogólnie jakieś stroje mamy nowe. Tak. Wszystko oczywiście w tej skrytce, tam w tym placaku można było zdobyć, także... To są oczywiście darmowe stroje, także spoko. I zobacz, jakie to wielkie jest. Lena, słyszysz mnie? O. Hej, Lera. Dlaczego? Ciągle przerywa. Słuchaj, ten jednooki pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. To, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Fajnie. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Tu, w górę? Okej. Na razie widać jeszcze. O, tu musi skoczyć, hopsa. Dobra. Weź mnie tutaj prowadź, bo ja tu... Parkour to tak nie za bardzo. Okej, co tutaj widzę to... Lena! Wiesz co? Odbiłem się od ciebie i prawie przeleciałem. Pieprzone góry. A co tutaj widzę, to po prostu skakam. O kurde, dobra. A w sumie zapomniałem, że mam kotwiczkę, bo w podstawce nie zaczynaliśmy od kotwiczki, ale... Wydaje mi się, że na razie kotwiczkę nie będę używał, żeby tutaj nie psuć klimatu, mi się wydaje. Dobra, tu mi się wydaje, że coś takiego. Okej, idziesz tam ze mną? O, trochę wyżej jeszcze byś musiał... O. Okej, załapałem. Hello. Weszłem w siebie. No, przenikamy przez siebie. Też ciekawa sprawa. I ogólnie The Following jest na wsi, co nie? To jest wieś? Tak, wieś. A Dying Light to nie wiem, jak to można nazwać, miastem? Coś takiego, coś innego. Taką kwarantanny głównej. Nie wiem, jakby tak nazwał. No i droga nas chyba tu prowadzi. Mi się wydaje, że trzeba skoczyć. Co ty na to? Pierwszy. Tylko wiesz, że ty tam jakoś nie wlecisz. Mi się wydaje, że rozpęd trochę wezmę. Pamiętaj, celuj to takie białe na samym środku jeziora. Lecimy! O, z ledwością, ale się udało. Dobra. Padł? Dobra, padł, to teraz ja mogę. Czekaj, skakasz, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Dobra, to spojrzę, czekaj, ja sobie tu wyjdę i zobaczę, jak lecisz sobie z góry. Dawaj, tu się kameruje! Dawaj! I sru. Ej! Dobra, padłem. Skok na bombę. Ja już się bałem, że nie trafię. Dobra. Mi się wydaje, że tutaj po tych skałach ciąg dalszy. Mogę wejść? Halo? Czy nie mogę? Jakoś wdrapaliśmy się wyżej. W sumie co, tak. Znajdź kogoś, kto wie więcej na temat plotki. Ale jakiej plotki? O tej, że tutaj ludzie nie przebijają się w zombie. No w sumie tutaj będziemy na wsi odkrywali coś innego niż w Harranie. Tutaj może być całkiem ciekawie. Dobra, wbijamy na ambonę. Tak. O, otwieram. Jest tam coś ciekawego? Trudna skrzynka. Dobra, to ja sobie otworzę tutaj. Ostrze standardowo i sznurek. Już. Dobra, co tu mamy w tym kuferku? Kosa! O, która w sumie nawet ma. Tak, obrażenia. Tylko że dla mnie jest ona trochę słaba, ale niech będzie. Zawsze coś. Tak. O. A, jeszcze muszę tutaj pierwszy raz pocisnąć jakiegoś zombiaka w nowym tutaj... To masz tutaj chyba z 200. W nowej lokalizacji trzeba tutaj... No przywitać się z nowymi zombiakami. W sumie nie wiem, czy to będą jakieś nowe? Czy to standardowe? Nie wiem, raczej będą standardowe, ale z tego co ja wyczytałem, to będą jeszcze specjalne. Wiesz, taka wieś, takie pole, to mi się od razu przypomina takie... The Walking Dead, nie? Dobra, masz pierwszego. Dobra, standardowo. Zaczynamy od nowej umiejętności. Którą zdobyłem. Ej, no zostawiłeś mnie! Hehe, boy. Ej, o, gryźnie. Tak się umawialiśmy. No, to Chronokles sobie poradzi, a my biegnijmy dalej. Tak. Nie, tam sobie poradzisz, nie? Tak, no spokojnie. Chronokles nie poradzi, co wy. Dobra. O, w sumie kacenka się załączyła, nie wiem, czy jest po mnie. Też już jestem. Rozmawiać z kim tu rządzi. Jestem z Harranu. A, przemytnik. Robisz dla tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Hej. No to przywitał nas, powiem, bardzo fajnie. Groźbą. Wręcz bardzo gościnnie. Dobra, to my nie będziemy kraść. Zrobisz tak... na prawo, ty idź lewo. Zrobisz tak jeszcze raz? Nie zrobisz. No przed chwilą po prostu gościu wstał i usiadł z powrotem na krzesło. Też może być. Aha. Ale teraz nie, tego nie widziałem. Przyszłeś i nie chcę pokazać drugi raz, ale dobra. O, dobra, jedę na prawo, ty idź lewo. W sumie co to spróbuj dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy się nie przymieniają. Mam na ciebie oko. Znajdź tutaj kogoś. Okej. O, tu jest jakaś kobieta. Halo, kobieta. Musimy razem. Hej, przepraszam. Proszę, nie rozmawiamy z obcymi. Łe. Ale by nie ufoki, tylko tutejsi. Ej, tam jest ktoś na dachu. Halo, panie. Panie, on ma strzelbę. On będzie niebezpieczny. Czy to ty? O ciebie chodzi? Nie. On się drapie po uchu. To jest głuchy. Idziemy dalej w takim razie. Tutaj jest ktoś, przy szopie. Halo. W szopie też jest, dwóch. To nie wiem, w sumie kilka osób od razu tutaj się nam pojawiło. Dobra, tu może najpierw tego gościa, bo tak stoi oparty, jakby tutaj wiedział, co jest grane. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. Kto to i gdzie go znajdę? Gdzie go znajdę? Tu mogę wejść? Halo, nie mogę wejść. Ty, kto ty jesteś? Halo. Hej, przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Paradise. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek. Nawiązanie. Poszukaj Jazira. Będzie pewnie w stodole. Dobra. Każdy odsyła... Odpowiedź. Paradise. Nawiązanie do następnej serii. Tak? Tak. No to ciekawe. W sumie każdy odsyła nas do kogoś innego. Może tutaj się dowiemy wreszcie. Ej, to ty, panie. To będziesz ty, tak? Przepraszam. Oj. Nie teraz! Chodź tutaj. Nie chcę przeszkadzać, szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, mam alkohol. Jestem z Harranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemijacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie. A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Harranu. Nikt cię tu nie chce. No to powiem wam, że początek nowej serii zaczyna się sympatycznie. Każdy jest tutaj bardzo miły dla nas. Bardzo miły. Gościni są. Simon gra w Euro Truck Simulator 2. Pozdrawiamy. O, kacenka się nagle załączyła. Lena, bo ja otworzyłem. Słyszysz mnie? Lena, halo. Cholera, co za pieprzone pustkowie. Nie tam, dacha. Hej, ta, ty. Ano tu. No już idę, już idę. O, podejdź bliżej, nie dziabnę cię. Bez obaw, nie jestem jak reszta tych świrów. No to mam nadzieję, chociaż jeden porządny. No was mówię, pomyleńcy. Dobrze. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Kan. Kyle Crane. No ty nie zakon spoko nawet. Jesteś z Harranu, tak? Tak. Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, Kurt. Jak się miewa? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza? Bazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Przyszedł trzy razy, poszedł. Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuje łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw chyba wiem, o co ci chodzi. Wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. A złomowisko jest zawsze otwarte. Na pobliskiej farmie, tylko wiesz. Okay. Dyskretnie, działaj po cichu, dobra? Dobra, dyskretnie, w moim stylu, wiesz jak to jest? Dobra, wiesz co? Mi się wydaje, że tutaj byśmy mogli zakończyć pierwszy odcinek z The Followinga. Tak, dokładnie. Jak ci się podoba? To jest fajnie. Ten gościu będzie spoko. Ja tam za nim jestem. Co nie? Znalazłeś ten wóz, o którym mówiłem? To w kolejnym odcinku, wiesz? To w kolejnym odcinku się znajdzie, ale spokojnie, damy radę. Także trzymajcie się do następnych odcinków. Hejo, hejo. Hejo.